Dzień dobry. Była prezydent Warszawy, była prezes NBP, była przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej, a cały czas profesor prawa Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Mamy nową sytuację prawną. Czy jeśli parlament przyjąłby nowelizację ustawy komisji weryfikacyjnej, tą, którą zaproponował prezydent Donald Tusk, powinien się stawić przed taką komisją? Myślę, że ta komisja jednak nie jest nadal konstytucyjna, mimo tych poprawek, ponieważ konstytucyjna była tylko w tym przypadku komisja śledcza, która ma inny charakter, z kogo innego się składa. W zasadzie nie wiadomo, co to jest za twór, ta komisja. I nie przewiduje konstytucja takich organów, które mogłyby jednak na końcu wydawać mniej może restrykcyjne, ale jednak orzeczenia o chociażby o rękojmie, czy ktoś może nadal mieć rękojmie w funkcji publicznych, czy nie. Także mi się wydaje, że to zrobione zostało na łapu-capu. Ja uważam, że te zmiany, które zaproponował prezydent, niczego specjalnie nie zmieniają, bo co to znaczy sąd apelacyjny będzie rozpatrywał, czy sąd powszechny, czy jaki karny, cywilny. No różne są, powiedziałam, porządki prawne, jeśli chodzi o gałęzie prawa. Także to była poprzednia decyzja, była administracyjna. Ona była sprzeczna oczywiście z konstytucją, bo to tylko wymiar sprawiedliwości może te takie wyroki, powiedziałabym, wydawać. Natomiast ona była w jakimś sensie spójna, bo jeżeli jest decyzja administracyjna, to wtedy do sądu administracyjnego, czy się komuś podoba, czy nie. Natomiast sąd powszechny, no to nie wiem, rozpatrzy to jeszcze raz merytorycznie, będzie przesłuchiwał. Pani prezydent, ale tak, żeby nasi wszyscy słuchacze, którzy nie są ekspertami od prawa, zrozumieli, bo są tam zmienione te rzeczy, które budziły największe kontrowersje, czyli mamy likwidację środków zaradczych i jest odwołanie do sądów powszechnych, a nie administracyjnych. Czyli te opinie, które wyda komisja, no nie będą wiążące z mocy prawnej, tak? Nie będzie tych zakazów, a to budziło największe kontrowersje. No myślę, to nie zmienia sytuacji? Że jednak jeśli ktoś nie daje rękojmi, to nie daje rękojmi sprawowania, powiedziałem, funkcji, którą... No ale to już nie jest zakaz. To jest tak, że ktoś przyjdzie do jakiejś pracy i szef powie, mam to w nosie, nawet jeśli komisja wydała ci złe zaświadczenie. Nie może powiedzieć, bo jeżeli na przykład w prawie bankowym czy w prawie ubezpieczeniach jest brak rękojmi dla prezesa, to nie może zostać prezesem. W związku z tym no po coś to jest, prawda? Brak rękojmi znaczy, że on się nie nadaje na tą funkcję i tak jest interpretacja i w innych aktach prawnych. To przecież trzeba jakąś wykładnię ogólną stosować. Poza tym, no co za różnica, czy będą to posłowie, senatorowie, czy nie, to będą osoby sprzyjające opcji PiSu, prawda, czy PiSowi. Nie, zależy, kto tam pójdzie. Jeśli opozycja się zgodzi, też może wysłać swoich ekspertów. No myślę, że opozycja się nie zgodzi na swoich ekspertów, bo organ jako taki, komisja weryfikacyjna jest niekonstytucyjny i te trzy zmiany niczego nie zmieniają w mojej ocenie jako prawnika. To dlaczego prezydent kilka dni temu podpisał, wczoraj wniósł nowe zmiany, propozycje nowelizacji? Dlaczego to wszystko tak wygląda? I jeśli pani mówi, że tak jest, że to nie do końca znów będzie zgodne z konstytucją? No nie do końca, sama to prezydent komisja nie wie o tym? No myślę, że prezydent podpisywał szereg aktów, które były niezgodne z konstytucją, szereg ustaw i w związku z tym to jest kolejny przypadek i próbuje się ratować jakoś. Prawdopodobnie były jakieś telefony z Unii Europejskiej, czy sam premier Morawiecki w jakimś się zasugerował, czy ze Stanów Zjednoczonych i w związku z tym to szybko zmienił. Nie wiem, czy napisała to Unia, ten nowy projekt, czy sam na to wpadł. No w każdym razie to jest kompletny chaos. Naprawdę jako prawnik nie mogę zrozumieć, jak można było to podpisać i potem w ciągu doby zmienić stanowisko i teraz jeszcze oczekiwać, że to szybko będzie zmienione. Przecież ten Senat ma znowu 30 dni. Czy opozycja powinna poprzeć w parlamencie taką nowelizację? Nie powinna. Nie powinna popierać żadnej takiej komisji, która nie jest przewidziana. To jest poważna komisja, poważne zarzuty. Współpraca z, powiedziałam, jakieś porozumienie na rzecz Rosji. To jest po prostu zdrada stanu. To powinno być, odpowiednie organy powinny dochodzić tego, czyli po prostu policja, prokuratura i to powinno być postępowanie karne, jeżeli są dowody na to, że ktoś współpracował z Rosją, prawda? To komisja ma zasadność, czy nie? Bo prezydent wczoraj mówił, że chce wiedzieć, kto stoi za wieloma decyzjami. Chciałby usłyszeć, co na przykład powie Waldemar Pawlak, ale też zarazem był prezes Orlenu, pan Jasiński. No, myślę, że on był ministrem skarbu też i nie wiem, kiedy on podpisywał tę umowę, bo już tego nie pamiętam. Pan Jasiński, nie może prezydent sobie życzyć, kto ma być przesłuchany. To jest komisja, która nie jest komisją prezydencką. Nie wiem, czy on tam dla swoich ludzi. Według mnie strasznie się wkopał, mówiąc o tym, kogo chce przesłuchać, bo to jest... Nie, on powiedział, że chciałby usłyszeć, tak? No, usłyszeć opinię takich ludzi, czyli dowiedzieć się, kto stał za pewnymi decyzjami. Nie da się usłyszeć, jak się nie zapyta, prawda? Jak się nie będzie jakichś pytań do tych osób skierowanych. Także myślę, że no, różne rzeczy można pytać, ale ja uważam, że on nie ma
prawa jako prezydent sugerować, to powinien stanąć przed tą komisją, to tylko mogą zrobić, chociaż znaczy nie mogą, bo to nie jest konstytucyjne. Komisja ma zasadność, zdaniem pani? Ja nie mówię, że tak, weryfikacyjne, ale jakakolwiek, która by wyjaśniała wpływy rosyjskie w polskiej polityce. No to powinna być komisja śledcza, że są takie zarzuty, są niepewności, to tak jak kiedyś chyba powiedział Donald Tusk, zresztą nie wiem, czy powiedział, czy nie, ja to mówię, że komisja śledcza... No Donald Tusk jakiś czas temu chciał, żeby komisja taka powstała. No komisja śledcza, żeby powstała, no to oczywiście, jeśli są takie sugestie, same wszystkie podsłuchy, no, usowy, nieusowy, wszystkie te działania powinny być absolutnie podejmowane przez komisję śledczą, która potem skieruje pewne wnioski do prokuratora. No jednak jesteśmy państwem, w którym jest trójpodział władzy. Czyli gdyby komisja była komisją śledczą, to pani by doradzała, żeby opozycja za taką komisją głosowała? Za komisją śledczą oczywiście może głosować, tylko nie wiem, pół roku przed wyborami, bo to oczywiście sugeruje, powiedziałabym, że będą przesłuchiwane te osoby i blokowane te osoby, które są źle widziane przez partię rządzącą. Wie pani, czemu o to pytam? Bo też za granicą takie komisje są, we Francji parlamentarna z 200 stron raportu. Niemcy chcą taką komisję powołać, nawet na polski kasus się powołują, że taka komisja właśnie w Polsce ma powstać. Czyli to nie jest tak, że ktoś tutaj w Polsce jest, są idzie komisje śledcze. Ja czytałam dokładnie tą Francję. W Francji są tylko parlamentarzyści. Czyli to jest komisja śledcza, bo w komisji śledczej są tylko parlamentarzyści i to oni głównie się zajmują panią Le Pen, tą, którą tutaj gościł nasz rząd. Także chodzi o to, że ona pożyczyła pieniądze od rosyjskich banków. Ona się tłumaczy, że francuskie banki nie chciały udzielić kredytu. Nawet niedawno to było w jakimś programie. No ale akurat na nią jest, że tak powiem, chęć przesłuchania. Czyli co, tam wolno, a u nas nie? Nie, no niech będzie komisja śledcza. Jestem za tym. O, może w przyszłym parlamencie, bo w tym to już nie ma szans. No w tym, no, przed wyborami w ogóle nie ma szansu prowadzenia takiej komisji śledczej. Czy decyzja prezydenta o tej nowelizacji wpłynie na liczebność marszu 4 czerwca, który jutro ma przejść przez Warszawę, jak pani myśli? Ja myślę, że to był w ogóle cała ta ustawa jest strzałem w stopę, tak już powiedziałam w jednym z wywiadów, dlatego, że to ludzi strasznie bulwersuje. Zauważyłam, że ci, którzy byli obojętni, będą starać się dojechać, o ile im się tylko uda. Że myślę, że to będzie wielki sukces, chociaż to jest krótki odcinek tylko od Placu na Rozdrożu na Plac Zamkowy. To myślę, że nie wiem, czy w ogóle dojdą. Czyli osób. Prezydent stoi za sukcesem marszu 4 czerwca? No to tak jest, że nigdy nie wiadomo, jak to się mówi, co spowoduje jakiś skutek. Na pewno Polacy są takim osobowością i takim narodem, takiej osobowości, że protestują. Pani sama pójdzie jutro? Ja będę, o tak bym powiedziała. A spodziewa się pani jak dużej grupy? Są nawet takie szacunki, że 300 tysięcy może do Warszawy przyjechać. Nie wiem, czy są realne. Trudno mi powiedzieć, zobaczymy w niedzielę. A czego pani się spodziewa po takim marszu? Czego oczekuje? Co on może zmienić? No, on zawsze zmienia nastawienie rządzących. Myślę, że opór społeczny i krytyka te zmieniły nastawienie prezydenta do tej ustawy. Nagle się okazało, że można te rzeczy zmienić. Ja uważam, że i tak to nic nie pomoże, bo sama ustawa jako taka jest niekonstytucyjna i na pewno Trybunał Konstytucyjny, który byłby inny niż pani Julii Przyłębskiej, to by na pewno stwierdził, że to niekonstytucyjne, że bez problemu, bo tam konstytucjonaliści mówili, że jest 10 miejsc, gdzie łamie się konstytucja. Ja już tego nie weryfikowałam. Na koniec dosłownie 30 sekund zapyta pani o ten Trybunał. Myśli pani, że Trybunał zajmie się jeszcze przed wakacjami? Słynną ustawą o Sądzie Najwyższym, co zmieni sytuację w sprawie KPO? Trybunał jest tak niestabilny, nieprzewidywalny, że naprawdę nie wiadomo, co będzie. Hanna Gronkiewicz-Walc jest naszym gościem. Przypomnę, dziękuję pani profesor, dziękuję pani prezydent, dziękuję państwu słuchaczom radia. Przenosimy się do internetu i tam dalszy ciąg rozmowy. Czekamy, zapraszamy. Hanna Gronkiewicz-Walc, przypomnę, z naszym gościem. Pani prezydent, pani profesor, ten marsz miał być pierwotnie przeciwko drożyźnie, ten jutrzejszy, 4 czerwca w Warszawie. No ale inflacja spada, bezrobocie mamy bardzo małe. Co więcej, jesteśmy tą gospodarką, która się najszybciej rozwija, jeśli chodzi o kraje OECD. Ostatnie dane są takie, że Polska jest na czele listy. W inflacji, przede wszystkim jeśli chodzi o inflację, to poza Węgrami, to my jesteśmy jednym z państw, które ma najwyższą inflację. To 14% w porównaniu z tymi krajami. No ale spada. No spada, no ona musi kiedyś spaść, no ale ona jest nadal ceny rosną, bo to ceny rosną o 14%. A jeśli weźmiemy pod uwagę żywność, no to oczywiście ona nadal szybciej rośnie. Na przykład jeśli chodzi o truskawki, no to 25 zł kilo.
No już troszkę mniej, to zależy pewnie gdzie. Ale tak czy inaczej, te dane są bardzo dobre. Może to świadczy o tym, że nie polityka... Są. Nie są? Nie są bardzo dobre. No dobrze, nie są tak dobre jak 2-3 lata temu, ale mamy i wojnę, i pandemię po drodze, tak dużo różnych sytuacji. Tak, nie zasłaniajmy się pandemią, nie zasłaniajmy się wojną. Wojna dotyczy, powiedziałam, na szczęście, że poza naszymi granicami, a głównie sprzedajemy tą broń, a nie jest to forma darowizny, także jeszcze na tym zarabiamy. No dobrze, ale czy te dane, o których mówimy, nie świadczą o tym, że te decyzje Rady Polityki Pieniężnej i to, co firmował prezes Glapiński swoim nazwiskiem, to była polityka dobra, bo ona dzisiaj pokazuje, że jesteśmy na czele tabeli, a nie odwrotnie. Tak, no to jest dzisiaj, ale ile ludzie musieli ograniczyć się, jeśli chodzi o inflację, która była 18%, także to była straszna drożyzna. Do tej pory jest, bo to, że inflacja spada, bo jest tylko 14% wyższa, to znaczy, że ona nadal rośnie. Wszystkie ceny rosną te 14% średnio, jeżeli weźmie się pod uwagę koszyk. Także decyzje nie były dobre, decyzje powinny być wcześniej. Być może bylibyśmy na etapie teraz no już nie, jednocyfrowej inflacji. Za nic nie pochwali pana? Pani pana Glapińskiego? Za ja żadną decyzję, za żadną politykę, za żadne przewidywania? Nie pochwalę. Jako prezes NBP fatalnie, że tak powiem, się wypowiada na tych wszystkich konferencjach. To jest takie trochę niepoważne momentami. No ale zostawmy te wykłady. Mówię teraz o skutkach polityki. No skutki polityki są takie, że później spada niż w innych państwach i wolniej spada. Także absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć tej jego polityki. Ale za to gospodarka jest dobra. Stanie. Może no, to jest coś za coś, no, taka ale, transakcja wiązana. Ale jest spadek. No, gospodarka jest w dobrym stanie. Gospodarka jest w dobrym stanie. W innych państwach też nie ma jakiegoś szczególnego bezrobocia. To jest taki cykl koniunkturalny, który jest w całej Europie. I tak samo w Stanach, w całej Europie. W tej chwili Europejski Bank Centralny też już przestał. Powiedział, że to ostatnia będzie była podwyżka 100%, ale tam już jest 5% średnio. Inflacja, nie 14%. Gdzie bezrobocie jest większe, gdzie szczególnie młodzi są bez pracy, to są kraje te południa tradycyjnie. My tu jesteśmy w dużo lepszej sytuacji. No, u nas bezrobocie spadło już od dawna. Jeszcze jak był kryzys, to nie było dużego bezrobocia, czyli 2008-2009 kryzys się zaczął i u nas byliśmy jedynym krajem, to wszyscy śmieli, ale tak było z Zieloną Wyspą. Także my i Słowacja byliśmy tutaj w tym regionie bardzo dobry wzrost. Nie powinno nas cieszyć to, że jesteśmy na czele tej tabeli, że ten wzrost w pierwszym kwartale w Polsce był naprawdę gigantyczny. No, są kraje, które miały ujemny. Myśmy mieli, jeśli dobrze pamiętam, około 3% na plusie, tak? To jest 3% bardzo dużo. To nie jest jakiś ogromny. A jeden kwartał tylko. I wydaje mi się, że to było na naturalne. Wynikało to z tego, że zobaczymy teraz, jakie będą wyniki kredytów frankowych, jak będzie system bankowy, czy będą brane kredyty, czy nie, bo na razie to spadły kredyty o 70%. A jak pani jako byłej wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej podobają się takie licytacje na te różne propozycje społeczne? To, co PiS zaproponuje, Platforma próbuje jeszcze bardziej przebić. No próbuje, pokazując według mnie bezsensowność tych propozycji, bo 800 zł to jest oczywiście, trzeba uchwalić od razu, jeżeli się takie propozycje w celu kupienia głosów No tylko, że Platforma proponuje. Nie mówi, że to jest złe, tylko mówi, że to jest już dobre i trzeba jeszcze szybciej to przyjąć. Właśnie. Nie, dała do zrozumienia, że to jest, możemy się tak licytować w nieskończoność i że tak powiem licytację zamknęła, bo okazuje się, że nie można tego dać teraz, tylko trzeba dopiero po wyborach, trzeba obiecać i z tym iść do wyborów. Także myślę, że Platforma pewne rzeczy oczywiście utrzyma, które były zrobione socjalne, no ale generalnie rzecz biorąc, no to ma swój program, który pokaże przed wyborami, bo trudno, żeby dyskutować już teraz na temat programu. No a jaki to może być program? Bo gdyby rzeczywiście był, tak jak pani mówi, to on już był znany, no. Dlaczego byłby znany? No, PiS dwa tygodnie temu, trzy już, tak? Coś przedstawił, to są jakieś tam konkrety. Można je krytykować lub nie, ale są, tak? A Platforma cały czas takiego programu jeszcze nie przedstawiła. Program jest i będzie przedstawiony w swoim czasie, a PiS bardzo się boi przegranych wyborów, w związku z tym nie wytrzymuje i przedstawia go wcześniej, pokazując, że niektóre propozycje są trochę śmieszne. Czy Platforma nie traci wiarygodności wśród swoich wyborców właśnie, próbując licytować się na te różne pomysły socjalne, które dla wielu wyborców Platformy, tych liberalnych, są nie do zaakceptowania? No, liberalni wyborcy to myślę, że są w dużej mniejszości, dlatego, że nie jest, w ogóle czas w świecie nie jest na liberalizm. Niestety coraz więcej jest partii populistycznych. Uważam, że Platforma nie jest partią populistyczną, ale też nie może iść wbrew prądowi, powiedziałam, pewnych zabezpieczeń socjalnych, do których ludzie są przyzwyczajeni. No ale Konfederacja, która w jakiejś tam części jest partią liberalną, rośnie w notowaniach.
No dość nienotowaniach. To jest kwestia, powiedziałam, też podejścia pewnie trochę i do Unii Europejskiej ze strony Konfederacji, że jest bardzo krytyczna. My jesteśmy proeuropejscy, prosamorządowi i zdecydowanie jesteśmy partią taką centrową. A kto bardziej traci dziś w swoim elektoracie? Platforma, która próbuje się licytować z PiS-em na te propozycje socjalne, czy PiS, który no, robi wiele rzeczy, które potem trzeba naprawiać, one nie wychodzą, albo pokazuje różne rzeczy, których nie powinno być, krótko mówiąc, tak? Mi się wydaje, że ludzie są zmęczeni rządami PiS-u, taka jest moja ocena, przez 8 lat i że będzie zmiana, niezależnie od tego, jak sytuacja się dalej potoczy, jeśli tylko wybory będą uczciwe. Chociaż, myśli pani, że mogą być nieuczciwe? No tak, sędzia Hermeliński, Adam Bodnar i biuro takiej organizacji OBWE stwierdziło, że te z 2020 roku były nierówne, nieuczciwe. Jest to napisane tam, ja czytałam ten raport na stronie bodajże 17-18, zarządzając telewizji, że była stronnicza. Mówi pani o pandemicznych wyborach, tak? Mówię o tych wyborach 2020 roku prezydenckich. Prezydenckich, no dobrze, ale co dzisiaj mogłoby być na przeszkodzie, żeby ktoś uznał, że te wybory, które przed nami za 5 miesięcy będą niezgodne z prawem i sfałszowane? Nieważne, tak. No myślę, że przede wszystkim kampania wyborcza będzie nierówna i tutaj oczywiście dostęp do mediów publicznych jest tylko zagwarantowany dla jednej partii. Myśli pani, że po wyborach powstanie jakaś koalicja, która, mimo że PiS, bo takie są sondaże, wygra, będzie rządziła w Polsce? Ja myślę, że wszystko zależy od tego, jakie będą nastroje na jesieni, jakie wtedy będą określone wyniki, co jeszcze się wydarzy. Pamiętajmy, że na pewno zwiększy poparcie dla Platformy Obywatelskiej, chociażby ta propozycja tej komisji, chęć takiego czołgania przedstawicieli PO przed tą komisją, to na pewno zrodzi odwrotny skutek. Czy ta sytuacja, ten marsz też jutrzejszy wymusi trochę na liderach ustalenie, uzgodnienie, podpisanie wspólnej listy? Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że każdy nosi buławę w plecaku, więc zwłaszcza ci, którzy mają mniejsze poparcie, liczą się w ten sposób zwiększą. Także od ich roztropności i odpowiedzialności zależy, czy opozycja cała jako całość będzie rządziła po wyborach, czy nie. Pytam o to, bo choćby no, Szymon Hołownia czy PSL, tak, która się trochę do tego marszu dystansowała, a Szymon Hołownia chyba szczególnie, no teraz na ten marsz idzie. Może to jest właśnie dowód na to, że taka wspólna lista za moment powstanie. No nie trudno mi powiedzieć o wspólnej liście. Nie będziemy tego już tematu, że tak powiem, tłuc jako platforma. Muszą i pozostali przywódcy stwierdzić, czy chcą być na wspólnej liście, czy nie. To teraz jest kamyczek w ich ogródku. Pakt senacki, bo widzę, że śledzi pani politykę bardzo mocno. Pakt senacki ma szansę, żeby rzeczywiście zaistniał? No myślę, że on ma szansę, żeby zaistniał. Trudno powiedzieć, czy ktoś będzie się z tego wyłamie, czy nie. Ale dobrze by było, żeby taki pakt senacki był. On zdał egzamin w poprzednich wyborach, chociaż był może nie nazwany paktem senackim jeszcze wtedy, z tego co pamiętam. Ale na jednym głosie, ja naprawdę pełna podziwa dla Senatu, na jednym głosie tyle rzeczy mógł przeprowadzić. Mhm. A jeden głos to naprawdę jest niewiele. No pytam o to, bo już widzieć takie sygnały, że ten pakt może być przerwany w kilku miejscach. Ta tama może mieć swoje nieszczelności. Myślę o starcie Romana Giertycha, który będzie startował samodzielnie, bo nie dostał jakiegoś takiego legitymacji, dokumentu, który by go uprawniał do tego, żeby głosował, żeby startował właśnie z tego paktu senackiego. Ale nie on jeden, bo też Ryszard Petru też chce startować samodzielnie. No myślę, że powinni jednak poddać się pewnej refleksji. Albo chcą, żeby była zmiana rządów, albo nie. Czyli co, Roman Giertych powinien się dostosować? Albo nie startować, albo startować tylko z paktu? Tylko i wyłącznie z paktu powinny te osoby startować i generalnie rzecz biorąc, no trzeba umieć poświęcić swoje widzimisię nad, swoje ambicje, może nie widzimisię nad zwycięstwo opozycji demokratycznej, bo jest ono absolutnie konieczne po 8 latach rządów PiS-u. No tylko wtedy taki Roman Giertych musiałby dostać błogosławieństwo wszystkich partii, które w tym pakcie uczestniczą. Chyba to jest po prostu niemożliwe, dlatego chce startować sam. Myślę, że Roman Giertych nie jest osobą, którą warto, że tak powiem, łamać ten pakt i też jeśli chodzi o inne osoby. Także pakt jest ważny. Ja mogę powiedzieć, innych ambicje no, są, powiedziałabym,
nie w tym momencie powinny być podporządkowane ogólnemu dobru. Czyli dla dobra Polski Roman Giertych powinien zrezygnować z tych ambicji. No męczymy tego, męczy pan redaktor tego Romana Giertycha, może będą jeszcze inne osoby, które miały jakieś Ryszard ambicje. Petru. No właśnie, także mi się wydaje, że już najpierw z tą Nowoczesną nie miało powodzenia. Także myślę, że Roman Giertych z kolei z RPL-em, to było co prawda dawno. Każdy z nich ma zawód w ręku, także nie każdy musi być politykiem. Pani myśli o powrocie do takiej czynnej polityki? Nie, o starcie nie w wyborach? Nie, ja raczej jestem taki back office. Ale może do Senatu, to jest taka właśnie izba refleksji dla osób z dużym doświadczeniem. Nie myślę o żadnych starcie. Także ja już 25 lat ciężkiej pracy, począwszy od 1992 roku, już nie mówię od 1989, a wtedy nie miałam jeszcze żadnych funkcji, tylko byłam doradcą Senatu dla tych nowych ustaw. Także ja już swoje odpracowałam. Teraz powinno być nowe pokolenie. Cieszę się, że jest Rafał Trzaskowski, bo mnie w Warszawie i to jest właśnie nowe pokolenie, które powinno pracować dla Polski. Mhm. A Rafał Trzaskowski powinien zostać w Warszawie? Powinien startować na drugą kadencję, starać się o to, żeby w tej Warszawie jeszcze dopełnić to, co planuje? O tym musi zdecydować partia. Wydaje mi się, że potencjał ma na prezydenta Polski dość duży, bo gdyby uczciwie były wybory, właśnie to według mnie, ja to powtórzę, co jeszcze raz mówiłam, byłby prezydentem Polski, dlatego że nie miał równego dostępu do mediów. No i myślę, że to jest dobrze zapowiadający się polityk. Powinien może już dziś zastąpić Donalda Tuska, bo są takie głosy w różnych miejscach. Powinien być ten tandem Tusk-Trzaskowski. Przed wyborami jeszcze? Tandem, tak. Oni cały czas powinien we dwóch działać. Tak jak działają. Tylko, że premierem nie może być tandem, tak? To ktoś musi jednak tym premierem, tym liderem zostać. No to zobaczymy jeszcze. Za rok będą wybory. Za dwa lata prezydenckie, za rok samorządowe. Zobaczymy. Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Nie ma co, że tak powiem, działać na zakładkę. A gdyby dziś Rafał Trzaskowski zastąpił już Donalda Tuska jako lidera, są takie głosy także w Platformie. Może by to dodało jeszcze więcej głosów, sprawiło, że taka wspólna lista, o której my mówiliśmy, byłaby możliwa. Myślę, że dwie osoby, tak jak dzisiaj jest Tusk i wspomagający mu Rafał Trzaskowski, jest optymalna sytuacja. Rafał Trzaskowski bardziej byłby lepszy na premiera czy na prezydenta? Myślę, że każdy z nich mógł być i prezydentem, i premierem. Już w jakimś sensie podzielą się pewnie swoimi aspiracjami. Najważniejsze, żeby pracowali wspólnie i tak jest dzisiaj. Czy gdyby Rafał Trzaskowski został premierem albo prezydentem za te dwa lata, o których pani mówi, ta polska polityka byłaby inna? No myślę, że byłaby inna, że jednak on nie obraża przeciwników, nie łamałby konstytucji, mam taką wiarę w niego, dlatego też go namawiałam, żeby został kandydatem na prezydenta Warszawy. To ostatnie pytanie moje, co PiS musiałby zrobić, żeby w Warszawie wygrać wybory samorządowe? Nie wiem, no były różne próby. Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze te wybory, więc znaczy się, że PiS no, nie kojarzy się warszawiakom, w większości warszawiakom z partią, która rzeczywiście gwarantuje rozwój Warszawy. Nie ma tu żadnych szans? Ja nie jestem od oceny szans. Myślę, że bardzo mało. Patryk Jaki próbował rzeczywiście różnych metod, również przez dezawołanie mojej osoby, ale i tak Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze. Była prezydent Warszawy, była prezes NBP, była przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej i była wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, a wciąż wykładowca i profesor prawa Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dziękuję pani prezydent za spotkanie. Dziękuję. Do zobaczenia, dobrego dnia.